Czy wy wiecie, że ja mam wam dzisiaj do pokazania całą serię super fajnych książek? To są kartonowe książki, 4 na razie, ale będzie ich więcej. I chodzi mi konkretnie o polskie legendy. Mamy tutaj poznańskie koziołki, tak, są pod patronatem aktywnego czytania, toruńskie pierniki i pomyślane z myślą o dzieciach bałtycką flądrę pod patronatem aktywnego czytania, flądra. I warszawska syrenka, wydane przez wydawnictwo Mamania. Wszystkie 4 są rymowane, mówiłam, że pod patronatem aktywne czytanie. I pomyślane z myślą o dzieciach, tak 3, 4, 5, 6 lat. Z jednej strony może się wydawać, że są to takie, wiecie, kartonowe, więc dla najmłodszych maluszków idealne, ale bardziej chyba trzeba mieć jednak trochę rozbudowaną wyobraźnię i takie myślenie abstrakcyjne, żeby zrozumieć, czym są legendy. Dlatego też uważam, że dla starszych dzieci nadają się super. A wierszyki bardzo łatwo wpadają w ucho. I jak dla mnie to są takie wariacje na temat legend. Kto potrafi opowiedzieć pierwsze legendy, jakie tylko powstały, takie, że tak powiem, źródłowe. Legendy z założenia są to historie przekazywane z ust do ust, z pokolenia na pokolenie i jasne, że one teraz są spisywane. Natomiast zobaczycie też w recenzji na blogu Aktywne Czytanie. Starałam się przeszukać i poszukać, jak wyglądają te takie pierwotne wersje legend i tak naprawdę do każdej legendy z tutaj wymienionych i też wielu innych znalazłam najróżniejsze wersje, więc nie dziwię się, że Agnieszka Frączak po prostu wzięła te legendy i się nimi trochę pobawiła, tak żeby były bardziej czytelne, przystępne i przede wszystkim zabawne, bo jest tu mnóstwo zabawnych historyjek dla dzieci. No i właśnie, niby legendy, wiadomo, że dorośli wiedzą, że są to historie takie wymyślone, ale dla dzieci legendy to są takie historie, które my możemy gdzieś tam zobaczyć, w sensie ich taki wydźwięk, takie echo tych legend, no bo przecież w Poznaniu są koziołki, toruńskie pierniki, pycha. Kto miał okazję spróbować, ten doskonale sobie z tego zdaje sprawę. No i flądra, no kto nie zna flądry? Znamy rybę flądrę, więc fajnie poczytać o niej jakąś historię. I warszawska syrenka, klasyk. A tutaj właśnie to nie jest klasyk, bo tutaj mamy taką historię, że syrenka, o tutaj mamy Warszawę, którą dzisiaj znamy, a syrenka przybywa do Warszawy, w której mieszkają dziwne takie postacie, takie dobre. O, też jeżeli szukacie na przykład dobrej Baby Jagi albo stwora dobrego, to tutaj je znajdziecie. Zobaczcie, przeczytam wam kawałek. Nie ulega wątpliwości, iż wśród tych dziwacznych gości były kolorowe smoki, niebywałe obiboki. Zamiast straszyć jak należy, ogniem zionąć, zęby szczerzyć, albo chociaż dmuchać dymem, smoczą przy tym robiąc minę, one spały całe dzionki w Wiśle, mocząc swe ogonki. Więc tu mamy dobre smoki, a przybywa pewnego dnia syrenka. No i syrena umie pięknie śpiewać, to wiemy z legend i jest po prostu cudowną postacią. I wiecie co? Mieszkańcy, tudzież chciwi kupcy albo jacyś tacy niefajni ludzie chcieli ją porwać, złapać i mieć tylko dla siebie, więc syrenka wykombinowała w tej legendzie, że siup schowa się pod wodą i nie będzie wychodzić i nikt jej nie złapie. I minęło, słuchajcie, kiedy lat minęło 200, szkoda czasu, rzekła wreszcie i wypłynęła po tych latach wielu, wielu, wielu. Patrzcie, jaka jest zdziwiona, bo Warszawa, którą pamiętała, czyli tamta wioseczka z dziwnymi stworami, już tak nie wygląda. Tak się zdziwiła ta syrena, że skamieniała i tak już została i tak ją możemy w Warszawie oglądać. I myślę, że to jest największy myk, jeśli chodzi o legendy, że możemy przeczytać to dziecku, a potem iść obejrzeć tego smoka wawelskiego, te koziołki, właśnie pomnik syrenki i sobie porozmawiać o historiach. Jedną z moich ulubionych jest też książka, w sensie legenda, Toruńskie pierniki. Ona jest przeurocza i ma takie super świetne w ogóle wszystkie ilustracje. Wykonała Magdalena Jakubowska i one oddają bardzo świetnie charakter tych wierszyków, które są trochę zwariowane, trochę takie to jest mrugnięcie okiem do czytelników, trochę się z tego wszystkiego śmiejemy. No i tutaj mamy pierniki i poznajemy Edka, który też w Toruniu miał swoją cukiernię i też wypiekał pierniki, ale nie szło mu tak super świetnie, jak zobaczcie tym wszystkim, którzy mają tutaj takie szyldy wypasione i są bogaci. Dlatego, że Edek dzielił się swoimi smakołykami
ze wszystkimi potrzebującymi i nie brał od nich kupy kasy. Piekarczyk bowiem miał dobre serce, przyjazny stworkom był wszystkim wielce, strachał na wróble, trzygłowym smokom i kumkającym żabożarłokom. Więc przebywały stworki gromadnie i o pierniki prosiły ładnie. No i on im dawał te pierniki, więc się nie wzbogacił. Ale wszyscy, którzy kojarzą legendę, dobrze wiedzą, że pewnego dnia właśnie pszczoła z wdzięczności podpowiedziała mu, żeby dodawał do pierników miód. No i hicior jest hicior, bo te pierniki smakowały wybornie i tak się złożyło, bardzo fajnie, że król ich też spróbował. No i jak król spróbował i się zachwycił, to znamy dalej legendę, że Edkowi sypnęło złotem, a z drugiej strony pierniki zyskały sławę i chwałę i te właśnie toruńskie są tymi oryginalnymi piernikami z miodem. Nie będę Wam opowiadać tutaj każdej legendy, natomiast na blogu zostawiłam masę zdjęć, na Instagramie aktywne czytanie, nie też znajdziecie masę zdjęć i mnóstwo opowieści o tych właśnie legendach. Flądra w sumie też jest super, ona była taka zarozumiała i sprawiała, że wszyscy się kłócili i Neptun się wkurzył i oczywiście jak się Neptun wkurzy, to wiecie jak to wygląda, już Wam pokazuję. O, proszę bardzo. A miał powody, bo Flądra nawet uważała, że ona by wykonała lepiej jego robotę niż on, więc o, zobaczcie tutaj, jaka jest zdecydowana. Więc jak on się wkurzył, to już, że tak powiem, pozamiatał wszystko. A Flądra, której przytrafiła się taka mała przygoda, już została taką płaską rybą i od tej pory no nie ma się czym chwalić. Kiedy macie w domu dzieci, które się kłócą i kłócą się o wszystko, albo są takie przemądrzałe, albo się chwalą, można sobie właśnie takimi legendami załatwić kilka spraw, albo rozpocząć kilka rozmów z dziećmi. Więc mam nadzieję, że będziecie Wam dobrze te wiersze czytało z maluchami. Ja bardzo, bardzo fajnie wspominam legendy i niektóre, które czytałam i których słuchałam też w formie audiobooków. Potrafię recytować do dzisiaj i mam nadzieję, że dokładnie to samo przydarzy się tym legendom i tym wierszykom, że dzieci będą je pamiętały i będą je recytować przez lata.